Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Czasami jest tak z nami, wierzącymi, że skłócamy się, że walczymy ze sobą, że nie potrafimy budować relacji i wspólnoty. Dlaczego? Może być czasami to dlatego, że jesteśmy religijni, ale czegoś nam brakuje, bo sama religijność nie wystarczy do tego, żebyśmy żyli w takiej głębokiej wspólnocie. Sama religijność może być czymś, co ma różne odmiany, formy i mnie odpowiada taka forma, tobie odpowiada inna forma i teraz będziemy się kłócić, nie daj Boże, bić świecznikami i lichtarzami, bo ja uważam, że tobie tak nie wolno, ty uważasz, że mnie tak nie wolno i się będziemy bić o religijność. A tymczasem czego potrzebujemy? Potrzebujemy spotkania z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który daje nam jednego ducha i jedno serce. Kiedy jeden duch Jezusa i serce Jezusa ożywia naszą wiarę, wtedy budujemy prawdziwą wspólnotę, wtedy przezwyciężamy nasze podziały, niezgodę, wtedy budujemy prawdziwą wspólnotę jednego serca i jednego ducha.